sierpniu 1920 roku 16-letnia Janka była sanitariuszką w Polsku. Janeczko, zmień opatrunek szeregowemu. Niedługo wróci pan do zdrowia. Co to za hałas? Ludzie krzyczą. Wszyscy myśleli, że miasto już nic nie zagraża, ale 6 tysięcy bolszewików napadło nagle na Płock. Uciekajmy! Wszyscy uciekają, muszę coś zrobić. Janka, uważaj na siebie. Stójcie, chłopcy, to nie takie straszne, ja wracam do miasta. Kto idzie ze mną? Dziewczyna ma rację. Nie możemy uciekać, nie damy się. Nie oddamy Płocka. Dobrze, że Janka zachowała zimną krew. Płock zaczął się bronić. Dzielnym obrońcom dziękował sam marszałek Józef Piłsudski. Hurra! Niech żyje Płock!